Witam bardzo serdecznie, witam na kanale Wszystkie Znaki Ziemskie, byka, pannę, koziorożca. Zaczynamy, moi drodzy, nowy tydzień, 31 lipca, 6 sierpnia, tarot i karty Kipera na koniec. A zaczynamy od rozkładu z tarota, oczywiście zaczynamy 31 lipca, 6 sierpnia. Dobrze, co tutaj u byka, moi kochani, co u byka? Tak, poniedziałek, dwójka kielichów, porozumienie, miłość, wspólne decyzje, dogadywanie się. We wtorek zmiana, bo może być sprzeczka. Też uważajcie na swoje, moi drodzy, kręgosłupy, bo coś może dokuczyć na kości, na nogi, tak jak chodzicie, żeby się nie potknąć nigdzie. No uważajcie na siebie, bo może być zmiana w zdrowiu również. W środę, kochani, jest paś kielichów, niespodzianka, prezent, spotkanie z dzieckiem i oczywiście wyjaśnienie jakieś. Szczególnie przy księżycu wyjaśnią się pewne sprawy w czwartek. Są zmienne emocje, tak jak to przy księżycu, bo mamy pełnię, przecież to będzie dwa dni po pełni, ale tutaj, moi kochani, myślę, że ta pełnia tak nie wpłynie na te wasze emocje czy na bezsenność. Będzie dobrze, może coś się wyjaśni. Też uważajcie na fałszywe, złośliwe osoby mimo wszystko, bo z jednej strony mamy życzliwego pazia kielichów, ale z drugiej strony już tu w piątek mamy pazia mieczy, ktoś może być złośliwy, tutaj mogą być jakieś plotki, możliwe, że jakiś problem, ktoś będzie stwarzał problem, trzeba będzie tutaj takiego delikwenta rozliczyć, rozmówić się z nim, to jest taki Piotruś Pan, ktoś, kto myśli tylko o sobie. Także piątek tak to wygląda, żeby porozmawiać, wyjaśniać pewne sprawy. Może coś się samo wyjaśni, bo mogą być jakieś plotki również, tak jak mówię. Sobota będzie przeciążająca u byka, na pewno, bo jest dziesiątka buław, będziecie kończyć dużo spraw i będziecie zmęczeni. Zmęczeni tym wszystkim, całym tygodniem, tymi zmianami, tymi emocjami. Może być jakaś sprzeczka też, tak? Także sobota, zmęczenie. Dopiero w niedzielę poczujecie, że żyjecie. Przyjazd, wyjazd jakiejś kobiety i oczywiście, kochani, odpoczynek, taka ulga. Wejdziecie w nowy etap. Zdrowotnie byk musi uważać na wirusy, bakterie, plecy, kręgosłup ogólnie, zatrucia pokarmowe. Duże honory i zaszczyty tutaj związane z kobietą. Jakaś wiadomość od kobiety, moi drodzy. Także na pewno wyjaśnią się pewne sprawy dla was ważne. No dobrze, kochani. Bardzo ciekawy i pełen wrażeń tydzień. Pełen wrażeń. Wszystko będzie, moi drodzy, na wysokim poziomie. I teraz do panny przechodzimy, zobaczymy, co tutaj u was, kochani, panna, 31 lipca, 6 sierpnia. Zobaczmy, co u panny. Akurat się dwie karty wyjęły. Dobrze, moi drodzy, poniedziałek, karta gwiazdy, spełnienie marzeń, kupno drogiej rzeczy, rozwijanie talentów, ochrona wielka z góry. We wtorek, po takim pięknym poniedziałku, we wtorek jest troszeczkę smutku. Też ten poniedziałek, powiem szczerze, jeszcze możecie dużo marzyć, tak? Może być dużo takich iluzji. We wtorek trochę, moi drodzy, też będziecie jeszcze marzyć, ale już bardziej taki czas smutku, nudy, przemyśleń też. Trzeba będzie nad czymś się zastanowić pewnie we wtorek. W
środę, czy to blokada taka z powodów emocji, czy mentalnej sfery, zablokowanie pewnych spraw, możliwy rozwój, wiedza. Ale pamiętajcie o tym, żeby też może doradzić się starszej osoby w środę, czy też nawet w czwartek, bo w czwartek jest arcykapłanka, też jest chęć rozmowy, doradztwa, wyjaśnienie pewnej sprawy, dawnej sprawy, która was niepokoiła w waszym życiu. Coś się wyjaśni i jeśli nie będziecie mogli sobie pomóc sami, no to na pewno z kimś doświadczonym trzeba porozmawiać, czy to z wróżką, czy to z psychologiem, czy z kimś z rodziny w czwartek. W piątek już karta maga, jest radość, moi drodzy, i takie poczucie nowości, kreatywności. Czy to w sferze miłości, czy w sferze finansów, coś nowego robimy, czy idziemy do lekarza pierwszy raz, czy idziemy do nowej pracy, czy na spotkanie i mamy, moi drodzy, tutaj jasność sytuacji. W sobotę przy pasiu monet coś się kończy, coś zaczyna, coś ważnego dla Was. Tak jak mówię, u niektórych może być nowa praca, czy piątek, czy sobota, nowe pomysły wcielają się, ale też może jakieś zakupy, wydawanie i przypływ pieniędzy, ale nie takich wielkich. Nie takich dużych w sobotę. No, może na zakupy gdzieś się wybierzecie, coś nowego sobie kupicie. I niedziela dla niektórych bardzo dynamiczna, podróż może gdzieś daleko samolotem, a u niektórych, moi drodzy, rozwój wydarzeń i wiadomości. Wiadomości możecie mieć mnóstwo cały dzień, czy na telefonie, czy gdzieś na tablecie, czy w internecie. Także tutaj jest dużo, moi drodzy, dynamiki. Niektórzy będą mieli jakąś randkę. Kochani, dobry tydzień na wyjaśnienia i ważny tydzień, bo macie aż cztery arkana wielkie, maga, arcykapłankę, pustelnika i gwiazdę, wielka ochrona z góry, wyjaśnienie po jakimś czasie blokady. To jest główna taka, moi drodzy, myśl, takie motto, wyjaśnienie, tak, rozpoczęcie czegoś nowego. Dobrze, zdrowotnie, sprawy hormonalne, sprawy kobiece, troszkę tutaj, moi drodzy, oczy, uszy, gardło, ręce mogą dokuczać. Macie prezent w tym tygodniu. Jesteście, moi drodzy, troszkę po części zdesperowani, ale ktoś wam zrobi taki uśmiech losu w postaci prezentu i to może być związane z kobietą jakąś majętną. Też, moi drodzy, powiem wam szczerze, że nie zamartwiajcie się, bo naprawdę nie warto, tak? W tym tygodniu wszystko się ułoży. No dobrze, kochani, teraz zaczynamy, przechodzimy, znaczy się do koziorożca. Koziorożec od 31 lipca do 6 sierpnia. Co tutaj dla Was, kochane koziorożce? O, proszę bardzo. Jaki koziorożec szczęśliwy. Jaki szczęśliwy, jakie komfortowe sytuacje. Poniedziałek, karta świata, wyjazdy, przyjazdy, rozmowy przez internet, sukces, pokonywanie przeszkód. Jest naprawdę dużo szczęścia. We wtorek gdzieś będziecie wyruszać, przygotowania do podróży. Bardzo niecierpliwy koziorożec i ten wtorek na pewno takie zamieszanie lekkie. W środę spotkanie, miłość, harmonia, podejmowanie decyzji. Bardzo dobry czas na randkowanie i spotkanie z jakąś kobietą tutaj w tym tygodniu. Czwartek też. Kobieta empatyczna, miłość, szczęście koło Was. Dobre perspektywy. Oczywiście zmienne emocje przy tym wszystkim, patrzcie, kielichy są aż trzy.
na wtorek, na czwartek i na niedzielę, ale w czwartek kobieta bardzo pomocna, empatyczna i razem działacie. W piątek również ktoś poświęca Wam czas, Wy komuś szukacie tutaj rozwiązania, może właśnie dla kobiety pomagacie. Jest szczęście, sukces. A już w sobotę to w ogóle komfortowa sytuacja, tyle szczęścia koło koziorożca. Plany, dobre wiadomości od rodziny, planowanie czy urlopu, czy spotkania jakieś rodzinne wychodzą na weekend, sobota czy niedziela. Bo w niedzielę to już macie takie szczęście, wspólny obiad z rodziną, wyjście do restauracji, piękny, tutaj pięknie zestawiony stół, super obiad, super deser, śmiechu dużo, dobre wino. No, super u koziorożca tydzień. Naprawdę nie ma ani jednej negatywnej karty. Wierzcie, jak chcecie, to wierzcie, chcecie, to nie wierzcie, ale naprawdę zmiana na lepsze 100%. Dobrze, w zdrowiu uważajcie na pęcherz, troszkę tutaj nerwowości, czy na wszystko Wam starczy czasu, emocje piękne, na dietę uważajcie, żebyście sobie może nie zaszkodzili jedzeniem. I tylko tyle, zdrowie dobre, naprawdę ogólnie. Dojrzały mężczyzna, ważny w tym tygodniu dla Was, nieoczekiwane pieniądze, proszę bardzo. I dużo pracy. Dużo pracy, ale też kobieta zaangażowana w pracę koło Was tutaj i Wy jakoś tak wspólnie, razem będziecie zaangażowani z jakąś kobietą, z jakimś mężczyzną w nieoczekiwane finanse. No super to wyszło, naprawdę. Trzymajcie się ciepło, drogie koziorożce, piękny dla Was tydzień. Do usłyszenia.